Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na wodzie, czyli Raft. A jest ze mną oczywiście Wojtek, który się na pierwszy plan wybił z tą dzidą, łopatą czy czymkolwiek, co to weź, zabieraj mi to spod nosa. Za ten piorun w Simsach. Aha. Rzucę na pożarcie dla rekinów. Aha, i jest on Tomuś 90. Jestem. Słuchajcie, Tomuś jest po ciężkim dniu, także słuchajcie, wszyscy piszemy lowki, kiski, besowski dla Tomusia, żeby go wesprzeć. Dokładnie. O. Bo niestety, ale praca po prostu... Czy bylibyście w stanie odpiąć kotwicę? Tak, proszę bardzo. Dobrze. A ja was, moi kochani, standardowo zapraszam na G2 z kodem Andec i z linkiem tam na dole macie 3% taniej. I powiem wam, że chyba jeszcze trwa back to school, także jeszcze się zaczepicie na te tańsze wszystkie giery fajne. Naprawdę, są takie promocje. Dokładnie. Dobra, i słuchajcie, dzisiaj... Guga by kupowała. Guga by kupowała, tak. W ogóle też były komentarze, że tu by się przydała kobieca ręka, że Magda albo Guga koniecznie muszą na tarfę do nas dołączyć. Słuchajcie, mamy 700 metrów do tego czegoś dziwnego. No, no słuchajcie, my do tego płyniemy. Myślę, i właśnie, słuchajcie, zobaczymy, co tu się wydarzyło. Tomuś dostał wiadomość od Przemka, Która nam właśnie miała pomóc, więc Tomek, możesz tam streścić mniej więcej. To znaczy tak, że te, jak mamy tą antenę i ten cały nadajnik, to to nam będzie pokazywać miejsce, gdzie jest coś metalowego? Jeżeli dobrze skumam, wiecie, ciężko... Tomek, no tak. Ciężko komuś dzisiaj ciężko myśli. Ja dzisiaj ciężko. I generalnie, słuchajcie, dziękujemy za wszystkie komentarze, bo pisaliście nam, że ta antena nam nie pomoże w tym, żeby ktoś nas odnalazł, więc spokojnie, że nie musi być drugi sezon jeszcze. No. Halo Wojtek, tak? Będzie czy się na mylę? Pewno, halo. Ale no mylę się, czy się nie mylę? A ja nie wiem. No sam mi to powiedział. Znaczy nie, podobno to zupełnie nic nie pomaga w tym, że czy się znajdzie, bo to... Ja właśnie teraz nie pamiętam, jak to było, bo ja pamiętam... 30 metrów. Ktoś gdzieś widziałem, ale... Ej, kto... Aha, no tak, Maciek mi mój hak zabrał. Mógłbyś mi go oddać? Nie mam! Masz. A możesz mi go zostawić? Nie, zrób sobie swój. Wiesz co? Dziękuję. Aha. Beczka! W ogóle dobra. Morze dzisiaj wzburzone. Kolejna. To Maciek, weź zobacz, co jest potrzebne na tą lepszą tą. Na co? Na ten lepszy hak, czy co? To. No chyba jakiś metal mamy, więc... Lepszy hak potrzebujemy tak. 6 odpadków, 2 liny, 4 deski i 1 śruba. To mamy spokojnie. Śrubę robisz z odpadków. Ale poczekaj, bo jeszcze mi się kończy ten mój stary hak, bo ja tu wiesz co, teraz czatuję przy tym odbiorniku, żeby zobaczyć. A ty go wyłączasz, mam nadzieję, co chwilę. Tak, no oj, tak już bateria. Bukwa. Tak, napałem się, co za... Dawaj mięso! To lek! Aż tak, to nie lecę, bez przesady. O, no i jeszcze nie działa. Naprawdę? Wiecie co, to może ja zanim dopłyniemy połowie trochę ryb jakiś czy coś? To musi... Tomek chyba... No właśnie coś się dawaj, dzieje, nie mogę. Dawaj! Nie mogę, jest zbyt zburzony. Chodź. Przepraszam za przegłosy jeszcze. Jakie przegłosy? Nie wiem, co się dzieje u mnie. O, palmy nam wyrosły. Nie wiem, nie słyszałem nic, ale ja sobie połowię rybkę. Co się z naszą tą kotwicą dzieje? Panowie śpiewają naszą piosenkę. No, bo ja ją wszystkie żeby rybki, no halo. Śpią wieś... Roże ciura, ciura, la la. 450 metrów. O, złowiłem rybcię. Makrela. Ja gdzie ona poleciała? Co za bukwa. Do mojej kieszeni, Wojtek. A karasie, czy Tomek nie, na nasie. Na tarasie. Na tarasie. Na tarasie. Ciurlala, ciurlala. Coś wyłowię. Surowy sum, dobra. Ile Wojtek mamy metrów? Koło 350, tak mi się wydaje. Idę zobaczyć, czekaj. Nie wiem, no, nie zobaczę, bo... 350. To dobra, wiecie co, chodźcie, może prześpimy szybko. I już, będzie dzionek, no. Wait a second, ja potrzebuję... Dobra, już zaraz, tylko wiecie co, poczekajcie, bo ja chcę tutaj nam zrobić ten... No Wojtek, bo my z SN-em jesteśmy prawie ready. Dobrze, spokojnie. Maciek, nie stresuj Wojtka. On sam się nakręca. Tak, ty na piorun czekasz. No! Tomek! Właśnie. A ty na boom! Strasznie długo. Myślałem, że powiesz teraz coś innego. Że mnie wyzwiesz. To zgrubujcie! Nie to, że mnie wyzwiesz. Wiesz, a! Bukwo. No i co? Czekajcie, ja zobaczę jeszcze ile jest metrów na koniec, szybko przed snem. Zobacz. Kurczę, jedna deska nie brakuje. 250, Wojtek, do łóżka. Do łóżka! To. Jakie fajne! Do łóżka. Ja nic nie widzę. Na horyzoncie tak delikatnie.
No, jesteśmy blisko, ale Esen, szybko dawaj. Spać. No już, czekajcie. Ja już cię widzę, znaczy widziałem się przez dziurę. Dobra, jestem w szafce, dobra. Dobra. Gdzie tu się... Jakie to jest wielkie. Ja jestem głodny. Jeszcze nic nie widzę, bo jestem głodny, czekajcie. Ciekawe, czy to też się będzie zatapiać? To nie. Ej, ale wait, ja muszę zmienić kurs. To my, gdzie mamy ryb? No co wy tam tutaj, No właśnie to. O mój! Ej, to tam, patrzcie, tam jest wiatr, tam będzie prąd. Będziemy mieć sztrum. Prąd. I sztyrunk będziemy mieć, Tomek. Nie, sztyrunku wolę nie mieć. Ja jestem ten, very hungry. Tu są ryby? Nice. Tu są ryby. Macie ryby ode mnie, proszę. A nie! Maciek, gdzie są ryby? Tu, gdzie? A nie, Tomek, gdzie są ryby te, które... magazyn rybny. No, tu, tu. Dobra, tu, o, proszę bardzo, daję wam rybcie. Dobra. No, nie mogę tego odpłynąć. Ja buraki na ziemię. What the? Czekajcie, ja troszeczkę tam tak się przybliżę tym wiosełkiem. Ej, patrzcie. Nie, Tomek, jest i tak ustawiony ten. No, to dobrze. Spokojnie. No to się chyba nie zatopi, prawda? Nie wiem. Raczej nie. Ale pod moim przyjaciółem z McDonald'a, Tomek, to wszystko jest możliwe. Ej, to będzie, może wejdźmy tam wszyscy razem, tak, wiecie, na tak, na tak, tak. Czekajcie, bez tego ja pierku. Kotwica. Idę. Czekaj. Nie, poczekaj, spokojnie. Aha, to jest, dobra. Czekajcie, bo ja papam. Papaj. Wojtek, już. Poczekaj. Dobra. Dobra, teraz. O, jestem. Ten już tam skoczył. Oj, no czekam na was tu, no. Aha, weźmy na 3-4, Maciek. Ale tak. Czekam na tym. Na 3-4, prawda, Maćku? Jest... Tomu, gdzie ty idziesz? Jestem koło ciebie. A to ja. Wojtek to... A to... Tomuś. Maciuś. Wojtek, chodź tu. No. Dobre. Dobra. A jak tu będą jakieś zombie? Tak, in your head. Aha, dobra. In your head. Mam odpadki. Mam plastik. No czekajcie, a tu odpadki. Coś jakieś plastiki. Ja tu poprzeszukiwać po prostu wszystkie te... Tak, pomieszczenia. Tutaj chyba mam wejść. Nic nie ma. To do góry, słuchajcie, teraz tylko ja się do góry... Ej, ja tu jestem. Ej, skrzynka. Jezus, Maciek, ja tu mam tyle śrub, zawiasów i... No innych... dobrze. Bierz to, Tomek, bierz wszystko. Ale czekajcie wyrzucę do góry. Ananasa. Nie, zjem go. Niech mi rzucę ananas. Jestem na górnym pokładzie. Też Tomek, jestem. Ty też chyba... Aha, SN tu jest, dobra, tu jest tak, SN. Zjadam, żeby zrobić miejsce. Dobrze. Czy mogę to jakoś przeskoczyć tak sprytnie? Dobra, to się wszystko nie wziąłem. Wojtek, no to jak my tam mamy przejść, niby, excuse me? Tutaj, na drugą stronę? Kto tu hak zostawił? Nikt, daj mi! To już tam było. Ała, spadł! Ale ja go nie mogę podnieść. Słuchajcie, jestem pod wodą, pod pokładem, tu też są rzeczy! Chyba. Nie mogę go podnieść. Bo to jest chyba trapa, Wojtek. Ej, ja to bym potrzebował kogoś, tutaj tu jest wejście właśnie. O, ej, ja pod wodę... Czekaj. Chodź do nas, bo my idziemy na górę, halo. Maciek. Podnieś kra... O mój Boże! No, dobra, Tomek, chodź na dół. Nie no, czekajcie, bo ja... Chodź, dobra, idziemy już na dół. Podniosłem kratę tylko, no co tam się pieklisz na mnie? Tu jeszcze jest pod pokład... O, tylko żeby mi tlenu wystarczyło. Proszę, no, please. Trzeba uważać. Tego nie mogę. Mi się podoba. Odpadki. Ale to nie jest, słuchajcie, też tak jakoś mega głęboko, ale tu też pod wodą, widzę, jest sporo No ja właśnie tu jestem. Czekajcie, idę zasysnąć trochę tlenu. Rekin dziabnie. Czy my nie możemy tutaj zamieszkać? Po co wracać do cywilizacji? Ej, prawda? Ja bym też tak został tutaj na stałe. No to wszystko mamy. Internet, connection i wszystko jest. Myślisz, że tu łapią? Pewne, że internet? Słuchajcie, mam szkło. Widzisz, że mają Wi-Fi? Czy my potrzebujemy bardzo szkła? Maćku, wszystko bierzemy. Wszystko bierz, jak tylko ale masz wziąłem, możliwość. No, tak. Dobra, ale ja proponowałbym i tak do góry iść jeszcze. Na... Z tej góry, na ten górny pokład. Czekajcie, tutaj jeszcze się... O. A tam jeszcze nic nie ma niżej. Nie ma tam nic niżej. Niżej! W Polsce Kruszbarku. W Niemczech w Essen. Nie, to jak ja w Polsce Kruszbarku. Co jest? O. Kuchnia! Kitchen! O, kitchen! Aha. Maciek trafił do swojego raju. Tak. O, znowu jest ta krata wielka. Sztabka metalu, zawias. O, plastik. Plastik. Nic nie ma, do góry. Patrzcie też na półkach. Tak. A tam jeszcze wyżej jak? No jest jeszcze... Jestem na piętrze. Tu trzeba. Mam jeszcze wyżej.
A tu jesteście, dobra. Ej, tu parkury jakieś są. Kurde, spadłem. Trzeba po belkach chyba. Ej, to... Jak to? No to jak ja? Aha. Aha. No parkury. No tak. Ej, oprążyłem to jak taki... Ja też. Nie wierzę. No, na parkury. No i spadłeś pewnie. No to... Ty. A do szafki mogę zajrzeć? Nie mogę. Ten rekin pływający pod nami, masakra. A niech sobie dzień pływa. Dobry. Czekajcie, nie pamiętam, tam wchodziłem. A nie, bo to było... A... No i obiegłem wszystko dookoła. Jestem! Bo to przez kuchnię było wejście. Wojtek już tam po raz nawet nic nie mówi, ty. No nie, no jestem, ale wiecie co? No tutaj co szczerze powiedziawszy, to tak średnio cokolwiek. Trzeba jeszcze tam na górze wyżej Wojtek wejść. Jeszcze, tak. Nie, co jest tu? Też padłem. Wow! Co masz? Blokowano jakieś osiągnięcie. Tak, czy to jest utopia? Osiągnięcie. Co masz, Wojtek? To jest jakaś krata, ale jest... Where safe people, utopia, breaking news. Odnaleźliśmy Antarktydę. Nie, no, musicie tu wejść, bo wiecie co, ja nie chcę tego otwierać za bardzo. No już idę, jak dojdę. Poczekamy ja, na SNK jeszcze. Widać. Tu jest... Esen, chodź tu! No sztupisz, man! Ej, byłem pierwszy raz wejść. A to Wojtek, tą kratę podniosłeś, czy nie? No nie, nie podniosłeś. A to jest taka zwykła, skrzynka. Na pewno? Tak, bo ja tak miałem. No to podnieś. No i masz deski, odpadki, deski. No dobra. Ale co to? No nie wierno, o dobra, ostatnia spróbuję, jak nie to po prostu stąd pójdziecie. Topia, Tomuś, chodź. Australia completely covered in water. Co? All ice will melt. Scientist estimate 2 years. Przyznam się szczerze, że tak. Nie ma tutaj, nic nie możemy włączyć, nic nie możemy ogarnąć. Dobra. Ja myślę, że tu chyba już nic nie będzie takiego ciekawego. Znaczy, umówmy się, Wojtek, że i tak dużo nazbieraliśmy, tak? A to tak. To tak. Czekaj. Czekajcie, czekaj, się... Maciek. Nie, ej. No, halo. To co? No, skocz na mnie! Aha, Wojtek, tylko mi się pić chce, ja już nie mogę chodzić tak szybko. No. Skacz. Aha. Dobra, wchodzę na ten najwyższy punkt. No nie, nie mam. Masz jakieś piczko? Nie, tam się nie da wejść. Nie mam. W domu jest. A czy burak mi da picia? Nie, burak mi nie da picia. Ananas. Bo nie mam ananasa. O, idzie Esen. To mój, zobacz, wejdź tu. Ale wiecie co? Szczerze powiedziawszy, to jestem tak troszeczkę... rozczarowany. Ja utopia, muszę się czekaj, to co, czyli co, była wielkie tsunami i zalało wszystko? Znaczy, no na to wychodzi, że skoro Australia jest pod wodą, no to nie wiem, jest to dziwne. W każdym razie ja wykonuję skok wiary do wody. Czy trafię? Ja też. Ale to czekaj, a my o kurde, nie możemy trafię. Jakoś prądu wziąć, czy coś? To nie zabija. Właśnie to my chyba skoczy. Się nie da, ja muszę się napić, bo za chwilę umrę. No to do domu. Ale powiem wam, że widok jest genialny. Widok jest bardzo fajny, ale niestety to nic nie daje tu. Chyba, że wiecie co, chyba, że są jeszcze jakieś inne TT, a my tylko taką żeśmy ogarnęli. A są jakieś inne, które na przykład, wiecie, działają, nie? Czekaj, bo ja... Ooo, jak dobrze. Jezu, napoiłem się wreszcie. Brawo. Czekaj, ja się poopróżniam. Ja też. Teraz tak. Aha, tu są tylko te no, liści. A, mam liście, dobra. Moi zostawię. Drodzy, gdzie my trzymamy szkiełko? Że tak się tylko zapytam. Piecu. Delikatnie. Koło pieca. Piecu. To jest skrzynce. Dobra, mamy dwa zawiasy, dwa to... A zawiasy to może gdzie indziej dać. Tu. A, tu jest szkło. No chodź, tutaj ty, będzie też sztabka. No fight. A ten śluz? Czekajcie, bo ja się... Śluz chyba też koło tego pieca. Nie, tak? Śluz tam. Bo ja nie widziałem jednej, śluzu. Jednej z dużych skrzynek. A tu jest, dobra, widzę śluz, dobra, tu. I odpadki jeszcze potrzebuję zostawić gdzieś. No chodź. Tu. Dobra. A, mam cię. Zabiłem go! I kamienie. Wiem, co? Zabiłeś rekina? Tak. Ba, Wojtek! Ej, Maciek, to jak ty tu jesteś, no? Wojtka nie ma, do tej skrzynki daje drewno. To wiesz, co tam było? Dziękuję.
Co? Ale widzę, wy się śmiali zawsze, że Wojtek kradnie nam całe drewno, no. No bo ja chcę zrobić ładną farmę i wyspę i w ogóle. No. Ile przeżyliśmy dni, czekajcie? 26. Znaczy, Boże, to źle zabrzmiało. Pokazałem Maćkowi, bo on tu był. Tomek, to wiesz co, też tu moje drewno oddam, bo ja mam bardzo dużo przy sobie, o. Ja też mam, właśnie sobie zbieram. Zbieram, bo na chwilę całe ze skrzynki zniknie, tak? Kto wziął drewno? Tak. Halo, Wojtek? Halo. Takie, aha. Tak, myślałem, że też, aha. Aha, spoko. O, tu są śrubki. Dobra. To co, ja podnoszę może kotwicę i płyniemy. No może zaraz, bo jestem tak daleko od tratwy. Gdzie ty jesteś? Tu. Gdzie tu? No, wyskakuje. Patrz, z wody. Na wprost mnie. Widzisz tam tą orkę? Znaczy, Boże... Tam? Wojtek, co ty tam wyprawiasz? No bęski zbieram, bo rekina zabiłem, to można, nie? Aha. Syrenka chciałem cię nazwać. Orka. Arielka. Orka. Orki z Majorki. Orki z Majorki. Orka ze Zgierza. Orka ze Zgierza. Orki. Te zgierskie orki. Na oceanie. Ale to, Tomek? Czekają na branie. Co? Chodź do mnie. Już, tylko se dobra. Can you see me? To rekin tu coś zeżarł. No, rekin tu zeżarł. No zobaczyłem to dopiero z góry. Wojtku, masz deski w skrzynce. To co? Swoje? Aha. Czekaj, Maciek, jeszcze tylko podleję. Dobrze, Tomuś, podlewaj spokojnie, tutaj jeszcze się patrzę, czy my niczego nie pominęliśmy na tym tutaj, kurde. Ja w ogóle tak się przejdę, zobaczę, czy tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Ej, wody nam brakło. Jedziemy na dwa wodopoje, a i tak ciągle nie ma wody. Można by zrobić trzeci. Tu. Dobra, i to jest. Dopełniłeś? Dopełniłeś. Tak, już jest na fulla. Tu się nie da i tu się nie da. Dobra. Nie ma. No to co? Kotwica w górę, moi drodzy. Mhm. No mi się właśnie masakrycznie pić zechciało. Tomasz akurat tam się przerobił. A nie, co myślałem rekin? O tę kotwicę. Wojtek. Tylko teraz tak, my musimy się stąd wywiosłować. Się tak, wywiosłować. Mam wiosełko przy sobie. Mam wiosełko haftowane, co ma cztery łopatki. Mogę tędy? O, dobra. O. Czekajcie, sobie czy my płyniemy? Axa. Nie, znaczy trochę... O, obracam nie, nas Maciek. Jakoś dziwnie. Nie. Maciek. Co? Weź ten żagiel w drugą stronę. Będzie no, szybciej. Ja zciecham te choinki. Boże, te drzewa na górze. Tak, bo one już wyrosły właśnie. Właśnie zapomniałem je. Dobra. Słuchajcie, ja mam inną proposition. Musimy odpłynąć dosyć duży kawałek i dopiero potem włączyć radar. Nie włączajmy go od razu. No bo dobrze. On i tak nam raczej nie pokaże nic. Maciek, w drugą stronę żagiel? No to był w drugą stronę żagiel, Wojtek? A nie, dobra, odpływamy powoli, okej. To co? Ja bym poszedł go to bed. Czekaj, tylko pozasadzam. Dobrze, Tomuś. Tutaj, palma, los palmos, los ra, wodos. Ra, 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 sputin, tiri, ti, 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 cyk, cyk. Jeszcze raz woda. Dobra, trochę nam to oświetliłem. Coś będziemy teraz przeparać? Jakieś żelazo czy coś? Chyba nie. Nie wiem. Czekajcie, buraki się robią, ziemniaki się robią. Dobra, ej, ale ej, dużo mamy zasoby, słuchajcie, jedzenia. Już teraz już naprawdę jest bardzo spoczko pod tym względem, tak, nie? Jest okay. Mamy 60 desek. Tomek, żart, nie mów tego głośno, zwariowałeś? Wiesz co, za chwilę stanie, jaką wstanie? Nie, dobra. Będziecie mieli tratwę nie do poznania. Znaczy nie, słuchajcie, jeżeli o to chodzi, to ja bym szczerze powiedziawszy przede wszystkim zmienił nam skrzynki, wszystkie na te duże i jakoś je ładnie posegregował. No jestem za. No to możemy ewentualnie ogarnąć. Odpływam, no. Tak, ja już właśnie zmieniłem. Niby kursy. Tak. O jest. Włączył wsteczny. Dobra. Tak. To co, Łuzio? Leżę. Leżą. Leżę i leżę, myślę i myślę. Gdzieś ja utopimy się. Nie, Wojtek. Jeść, orekin. Pić, spać. Jak Andesided.
miałem te metale wsadzić, dobra. Dobra, ziemniaczki pojedzone. Wiecie co, pojedzone. Ja sobie mam 4 te. To ja... Co? O, 3 te i tu jeden wrzucę z rekinka. Jeszcze wrzucisz z rekinka? Same, dobra. No i płyniemy dalej. To mojego aksa biorę z powrotem. Aha, tu już nie mogę dolać. O, ty. Cwaniacku, ty. Dobra, ja mam chyba wszystko. Dobrze. A wiecie co, tak z ciekawości włączę ten radar. A myślę, jak bardzo baliśmy, że nas znajdą i że będzie drugi pokazuje sezon. Pokazuje nam dokładnie tą budowlę, więc musimy odpłynąć bardzo daleko, moim zdaniem, żeby to dopiero jakoś fajnie zatrybiło, wiecie? Mhm. Okej. Ja w ogóle pamiętam, jak my to robiliśmy u Wojtka tydzień temu, słuchajcie. I ja byłem przerażony, że w ogóle, no okej, mamy radar, a tu nagle 4 anteny jeszcze, jakieś baterie, jakieś coś tam. Tak. To nie jest takie easy peasy. Będziemy SOS-a nawoływać. Tak. SOS, please, someone help me. Ej, wiecie co, ja mam po... No tak, ale znowu będzie, że zużywam dużo drewna. No, wypowiedz się. My z Tomkiem, jak taka komisja, słuchamy ciebie. O Boże, Tomek, stój. Wyprostuj. Co? Czekajcie, zrobiłem półkę. Jak to zrobić półkę? Ej, mamy półkę. Ej, dam sobie koło łóżka. Bo tak, że śpię sam, to sobie dam półkę, co? O. Tomek, jaka ładna. A może coś... Czekaj, dam ci trampka, chcesz? Albo tego kotka ci dam, poczekaj. Nie, trampka nie, bo już nie wstanę. A to... Jak usunę to na stałe, go usunę, czy go postawię na ekwipunku? Ci da. Dobra, czekaj, mogę ci go postawić? Tomek, mogę, tylko on jest duży. Poczekaj. To ja mogę tą półkę dać niżej. To daj niżej. Okej. Okay. Tylko ja będę wstawać, jak się walnę w głowę. Zmądrzeję. Tak, a little bit. Okej, odejmę ją, o tak, no. Masz. O! Mam kicie. Ej, patrz, to jest Chloe, Tomek, zobacz. O. Tak samo mało upierzona. Nią. Mało upierzona. Uwaga, rekin pływa, więc ja się nastawiam. Tak, trzeba być gotowy w razie było. Nie masz jakiejś wyspy na horyzoncie czy coś? Mięso z rekina chowam. Dobrze, Tomuś. Ej, sumów mamy dużo, to ją smażę. Dobrze, smaż. Tylko sum jest na raz, Tomek. Tak. To wiecie co, ja może trochę połowię jeszcze. Łowienie mnie w tej grze relaksuje. To jest lepsze niż stardiowali. O, to na pewno, proszę cię. Tam to jakieś, to jest jakieś nieporozumienie. Aha. Mhm. No halo, rybka. O. Wojtek nam kondygnację robi, to zobacz, co możemy jeszcze stworzyć. Tomek, ja już chyba nie chcę, bo za chwilę w ogóle drewna nie będzie. I taki będzie finał Wojtka. Mhm. Ej, ale ja bym to zrobił. Potrzebuję tylko odpadki i liny. Odpadki. Halo, odpadki. Pek. Nie, to jest plastik. Wyspa! Tak? Ojej, to taka gigantyczna, duża. Wyspa na ho... A tam jest 24-3 minuty. Patrz, Tomek, Wojtek, patrzcie, tam jest ten katamaran taki. Dobra, to pierw płyniemy na katamaran w takim razie, bo... Undecided. Wyspa nam nie ucieknie. Tak? Podejdź tu. Undecided. Co ty idziesz paluchem? Czekaj. Co to zrobił? Rekin! Jak to? Ty... No i uciekł. Nie zdążyłem nawet. Czekajcie, bo ja nie wiedziałem, gdzie to postawić. Znaczy, jak to postawić? Co ty zrobiłeś? Jakiś młyn. Jaki młyn? Czekaj, co ty zrobiłeś? Muta? Młyn do farb. A, to można mielić te... Macie nie wiosło i szkoda wiosła. Naprawdę. Tylko tego Wojtek nie da się postawić nigdzie. Musi się dać, Tomek, gdzieś. Ja mam wszędzie czerwony. Czekajcie, może będzie coś opis. Jest napędzany wodą. No i? To trzeba gdzieś. Dobra, idę na katamaran. Mam! Dobra, to musi być tak, patrzajcie. Dobra, słuchajcie, mam zawias, deska, śruba i lina. No dobra. Czy jesteśmy usatysfakcjonowani? No tak, i to wygląda jak rolka. Dobra, to teraz na wyspę. Gdzie jest wyspa? Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, gdzie jest wyspa, idę tam kwiatki wsadzić. Ja jej nie widzę, Wojtek! Jest za nami, zmień ten... kurs. A, tu, dobra, Jezu, dobra. A, żebym się spanikował. Ej, czemu mi się chce pić?
którą widzę. Tak. O, czy my na nią płyniemy? Tak, płynie. Płyniemy na wyspę. Czekajcie, ja wrzucę 25 żółtych kwiatków do tej pralki. Umieść. Aha, nie, to jeden. Pał się kręci. No bo z tego się robi farbniki, żebyśmy mogli sobie potem malować. Boże, ja nie umiem tym żaglem. O, słuchajcie, wpływamy centralnie na nią. Nie do końca, Maciek. Jak nie do końca? Nie, pominiemy ją. Nie, bardziej w... O, teraz dobrze. Tak się skojarzyło. Tak, taki sentyment pozostał, Tomek. Tak. Pokazuje nam nową tą, chyba. Nową, słuchajcie, metalową. Ej, to fajnie było. Jak mi się wydaje. Tak? Myślę, że to jest no. To... A jak to będzie tam, to będzie lipa. Dobra. Słuchajcie. O, TeamSpeak mi zlagował. Wojtek, nie mów nic, bo nie rozumiem. Dobra, kotwica w dół. Powiedzcie coś. Dalej was nie rozumiem. O, jak ja was nie rozumiem. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Halo, powiedzcie coś. Oho. No i co? Halo, halo. Connection lost. Ja straciłem konekcję. O nie. Co mam teraz zrobić? Słuchajcie. Jestem w konfuzji. Da się to jakoś pisać na czacie? Chyba się nie da pisać na czacie. O! Dzień dobry! O, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Nie wiem, co się wydarzyło. Chciałem powiedzieć, że kończymy odcinek, bo jesteśmy przy wyspie, więc wyspę będziemy robić u Wojtka, moi drodzy. No, także co? Czekałem, aż się połączymy, aż będzie connected. Lowki, kiski i besoski dla was, bo oczywiście Tomuś i Wojtuś. Byliśmy. My przeżyliśmy już 27 dni, także bardzo spory czas. No i co? Dajcie nam w komentarzach, jak mamy się ubiegać o SOS, ale to chyba jeszcze za szybko na SOS, a nie? No, też nie wiem. No, za szybko. Macie, ja dopiero barwnik zrobiłem. A co to co to jest? No to jest na barwnik. No, barwnik, Maciek. Aaaa, bo ja was nie słyszałem w ogóle. Zrobiłem w razie w schody z drugiej strony. Dobrze. O, i znowu mi was roboci. Więc co, trzymajcie się, cześć i do następnego. Lowki, kiski, bezoski, Tomek, Wojtek byli i żegnamy się do następnego. Pa, pa! O Jezu, jak was zrobociły. Tak, ale byli. Pa!